poinformować, że zawitał do nas pan Jerzy Janiszewski. Tutaj się siedzi, proszę. Państwo znają właśnie pana redaktora Jerzego Janiszewskiego jako dobrego ducha, też budki suflera oraz Urszuli, więc na pewno tutaj wiele opowieści, tutaj też, jeżeli będziecie Państwo się ciekawi, odnośnie tutaj szczegółów, ale przede wszystkim, co też jest dla nas tutaj ważne, mamy tutaj jedynego Jerzego świadka koncertu Woodstock 1969. Pan Jerzy Janiszewski był wtedy, widział Jimiego Hendrixa, widział Janis Joplin, więc jeżeli macie jakieś wszelkie właśnie pytania, czy to chętnie pan Jurek opowie. Jeszcze tak dodam, że właśnie pan Jerzy Janiszewski teraz ma fajne też też koszule, takie nawiązujące do lat 60., czyli właśnie taka psychodelia. Nie, od tego czasu jest Misiu. O, to jeszcze widzicie państwo, oryginalne, czyli Hendrix oglądał tą koszulę, więc będzie można to tknąć. I właśnie często nas naprowadzał na odpowiednie tory, że tak nie było. Tak samo no, nauczył nas słuchać tej muzyki, jak już tutaj mówiłem. Jego wspaniałe dżingle, wspaniałe pomysły. To jest naprawdę wielką ikoną Lublina przez wiele osób niedocenianych. Ale my to ja zawsze doceniałem, będę doceniał. Też już pomyślałem, jak będzie powstawał Park Rock w Lublinie, to nie będzie ławeczki. Będzie stolik z winylami i z Jurkiem, bo to będzie nasz hołd od tego, co wniosłeś dla Lublina. No i dzisiaj tak już trochę zdadzę tajemnicę, też będzie, dwa utwory będą budki suflera, gdzie my w latach 80., 70. i 80. budkę uważaliśmy za lubelskich Beatlesów. Oprócz zbieżności tam inicjałów, budka B i tak, Lublin, Liverpool i tak dalej, tam to powodowało to, że czuliśmy się tak jak liverpoolczycy z Beatlesów ważnym jakąś społecznością, która jest ważna na mapie no, wtedy Polski. A Jurek poprzez to, że wiele też wywiadów ściągał z różnymi wykonawcami, dało nam świat. My myśleliśmy, że w sumie w zachodniej Europie jesteśmy, dzięki Jurkowi. Jego liczne czy dyskoteki, czy prezentacje poza już radiem również były barwne. Mam wiele sygnałów, rozmawiam z fanklubowiczami, nie z fanklubowiczami. Pamiętam jak Jurek, jakie fajne dowcipy, jakie materiały, jakie płyty, to nie da się, to ja bym mógł 3 godziny mówić, ale to w ogóle nie kadzę, to jest tylko to pół faktów, które zaistniały, których ja też wszystkich nie wiem, dopiero się dowiaduję, bo w 80-tych latach Jurek był tak zajęty tutaj nagrywaniem, promowaniem, że czasami mu mówił, no wiesz, nie mam czasu. I bo teraz jeszcze bym cię poprosił właśnie o ten Woodstock. Mamy też, Jurek Owsiak ma problemy z Woodstockiem polskim, to może powiedz, jaki był ten oryginalny Woodstock, czy mieli też problemy, czy nie mieli problemów. Przede wszystkim o naszych tutaj Beatlesach, bo też pan Jerzy Janiszewski spotkał Beatlesów na swojej drodze kilkakrotnie, więc warto tutaj... Może po... Panie Jerzy? Tak. Już oddaję głos. To będziemy z tego miejsca, bo chcemy zrobić takim kameralnym beneficie po prostu w stylu. Ile mam czasu, że to opowiadasz? Dużo? Ja jednak centralnie do tak szacunku wobec wszystkich, bo kończę człowiek. I lepiej widać będzie. Przez pół życia. Dobrze, tam torebeczkę przynieść, dobrze? Ja sobie siądę, państwo pozwolą. Ja sobie tutaj będę. Ile? 12 mam? 5 minut? Ja przedwczoraj nawet napisałem na Facebooku taki tekst. Jurka Owsiaka znam osobiście. Mieliśmy bardzo ścisłe związki, jak pracowałem. Jeszcze wyjeżdżałem do programu trzeciego, miałem tam swoje programy. Jurek na dole, na dawno na parterze, ja na górze zazwyczaj ze studia. I muszę państwo wiedzieć, bo ten Lublin to tak, ludzie twierdzą, Polska bez Szczękowy, ale dużo nowości. 70% nowości szło z Lublina. Na taśmę w latach 70. Moja pierwsza audycja pojawiła się w 69 roku. Po powrocie właśnie ze świata.
Chciałem powiedzieć, że tak zacząłem od Jurka, bo naprawdę ma duże kłopoty. Ja mam trzy. Idźcie, ale i słuchaj. To jest taki przyjaciel, że my tam musimy zawsze sobie pokawożyć. I przystanek Woodstocka mi się dziwnie zachodził. Ja Jurka namówiłem, żeby pojechał na Woodstock 25 lat potem. Być może ktoś z Państwa pamięta tą imprezę, ona była ze sztucznym błotem, nie tak, a nie ci artyści, taka śmieszna trochę. Jurek pojechał, żeby był wesoły, to był na ten Woodstock, w ogóle przesypiała w tamtym czasie Urszula nasza, Lubelanka. Ona wtedy była w Stanach, nawet zamierzała zostać na stałe ze Zbyszkiem Zybowskim, świętej pamięci nieżyjącym gitarzystą wcześniej Łydki Sublera. I on razem z Urszulą i ze Zbyszkiem pojechali na pola. Jurek był zafascynowany starym rokiem, bo to trochę, człowiek trochę młodszy ode mnie. On chyba nie przeszedł tak jak ja czas dzieci kwiatów, flower power, tego całego szaleństwa. Włosy miałem po to, dzisiaj już nic nie mam. I Jurek jak pojechał, tak pamiętam, wrócił z tej Ameryki i mówi, kurczę, chciałbym zrobić Woodstock Polski. Tak rozmawialiśmy przy Myśliwieckiej przed Trójką i mówi, ale tak, próbuję do trzech miast podejść i mi odmawiają. Ja mówię, słuchaj, ja porozmawiam z wojewodą lubelskim, może się uda w Lublinie. Coś przypomniałem, że mamy Radawiec, ja tam nawet kiedyś robiłem koncert zespołu Badzi. Niektórzy z Państwa być może pamiętają, to wtedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Dużo, dużo miejsca, na co najmniej 200-300 tysięcy. I przyjechałem do Lublina i rozmawiałem z wicewojewodą Łopatą. Rozmawiałem z nim. Andrzej Kurowski był wtedy wojewodą. Leszek Miller był premierem, to był ten czas. I właściwie była zgoda. I w ostatniej chwili po tygodniu właśnie kolega Łopata zadzwonił do mnie, bo on tam z Aeroklubem był bardzo związany, mówił, że to wycofujemy się z tego. I tak ukatrupiony został przystanek Woodstock pod Lublinem. Strasznie mi żal, ale to warto zapamiętać, to jest fakt historyczny, Jurek Owszak potwierdził. Zresztą był nie raz w Lublinie, bo tu się opiekował jedną specjalną szkołą w ramach tych akcji swoich grudniowo-styczniowych. Orkiestr, często go tu widywaliśmy się albo w teatrze, albo w tej szkole. I tak nam to uciekło, a potem, wiadomo, znalazły się miejsca, nawet trzy miejsca, wybrał sobie to blisko Niemiec i tam ten festiwal zorganizował. Dużo na ten temat mówię, ponieważ będąc na Woodstocku, ja przez wiele lat w ogóle nic nie mówiłem w radiu o tym. Bo ja tam byłem na lewym paszporcie. Nie miałem paszportu, mnie zabrano. Tu nie opowiadam, jest komenda wojewódzka. Mam swoje w piwnicach, siedziały, karmione mielonym dziennie, za który płaciłem 10 zł. To były takie czasy, człowiek to ci opowiadał i lądował od razu tam na przesłuchaniach. I cofnę się w czasie, jest 1967 rok. ZSP zdecydowało, że tak rozbijałem radio akademickie przy Magdziewicza w miasteczku akademickim, że oni mi w nagrodę załatwili wyjazd do Anglii. A żeby wyjechać do Anglii, trzeba było mieć paszport. No i oczywiście wezwał mnie taki kapitan. Ze 3 godziny gadaliśmy i mówi, jak podpiszesz to pismo lojalnościowe, to masz paszport. Ja oczywiście nie podpisałem, chociaż z prostego względu. Moja rodzina bardzo dostała od tej ojczyzny naszej powojennej, że 14 miast zaliczyłem, ojciec uciekał po nocach gdzieś jakimiś pociągami lewymi i ja nie mogłem tego podpisać, bo to powiedziałem. No oczywiście nie dostałem tego paszportu. Oskarżyłem się, właściwie powiedziałem szefowi rady naszej, przy Narodowiczach tam wyżej była ta rada nasza wojewódzka.
Antoniemu Pugaczkowi, zresztą znanemu profesorowi MCS-u, że nie panu, idź jutro i odbierzesz bez podpisywania. I kapitan jeszcze tam w okolicach Majdanka, ja przepraszam, że mówię w szczegółach, ale kawał mojego życia i od razu obrazy widzę sytuację, a to potem finalizowało się właśnie spotkaniami z Beatlesami i moją pracę na ich sklepiku na biało ubranym i tak, potem Woodstock i jeszcze szalone inne zdarzenia. I kapitan na mnie mówi tak, ale nie spotkałbyś się z Januszem Heberem, a Janusz Heber to był ktoś bardzo specjalny w moim życiu, bo myśmy do szkoły podstawowej chodzili w Mrągowie, to jedno z tych miast podczas tego. On poszedł do liceum na język angielski, a na łacinę. Ja zresztą łacinę bardzo dobrze znam, mógłbym muszę świętą prowadzić do dzisiaj całego, że Dedalus Intera Acrater Locum, to mogę Państwu wyrecytować. Żałuję, bo powinienem z nim iść pójść na angielski, bo potem było ciężko, ale trochę mógł ja być, jak chcieć, jak kopnąć, i tak dalej. Tam na Słanie siedzimy przy biurku naprzeciw siebie. Ja mówię, wie pan co, ja dostanie pan ten paszport, ale niech mi pan da słowo, no, że jak będzie możliwość spotkania się z Heberem, to pan z nim porozmawia. Ja mówię, o czym? No co się dzieje? Tak dalej. Ja mówię, bardzo chętnie się spotkam z kolegą szkolnym. I przy nim napisałem pocztówkę, adresowałem on Monachium i tak dalej i wysłałem. Zrobiłem, że będę w Londynie na początku czerwca, że moglibyśmy się spotkać. No i tak jak się znalazłem na początku czerwca w tym Londynie w 1967 roku, bardzo ważnym roku, bo wtedy był taki fantastyczny debiut grupy Procol Harum, którą Państwo doskonale znają. I na pierwszym miejscu był ten oto Sybierek, pierwszy o czym mieli, taki Bachowski przebił. A na pierwsze miejsce w Long Playach, skoczył się rząd pierwszy. I to jest, ja się tam akurat znalazłem, kolega, który mnie odbierał, zresztą związany z Lublinem, jestem taki dentystki, jej brat jeszcze żyje, nawet niedawno się spotkali, wykładowca na UMCS-ie. On odebrał mnie na Houston Station i mówi, słuchaj, ty do Birminghamu, ja do Birminghamu miałem się udać bezpośrednio z Houston Station. Ja byłem na Victoria Station, on mi dawał tam bilecik do tego. Mówi, ale dzisiaj nie pojedziesz, bo mam dla ciebie taki prezencik, jaki koncert. A to niespodzianka. Pojechaliśmy na Soho, tam zjedliśmy coś. Ja oczywiście, nie wiem jak to Państwu powiedzieć, ale no mówiąc po raz pierwszy na zachodzie, no to tak, taką japę miałem. A wszystko było dla mnie dziwota. Jezu, wystawy, ludzie, te dziewczyny, teraz kwiatami, wszystko to było naturalne. I pojechaliśmy po teatr, a w teatrze był koncert już w pobliżu, zorientowałem się grupy Procol Harum. Tej ważnej grupy Procol Harum. To jest bardzo ważne w całej mojej historii. I niestety na ten koncert miał jedno zaproszenie, na jedno zaproszenie nie dostaliśmy. Czyli chcieli mnie wpuścić, bo w ogóle zamieszanie z policją było, się chciał z nimi z tym pobić, bić. Ale mówię, no to będziemy stali, bo jak w Lublinie jest taki koziołek, nieraz stał pod koziołkiem i też słuchało się z ścianę, jak się mówiło, koncertów. Nawet Marino Mariniero w 1962 roku. I tam zostaliśmy i jest taka sytuacja. Podjeżdżają dwie limuzyny czarne, jakieś tam autko, wychodzi i z pierwszego autka, to po chwili było, wychodzi Jimi Hendrix. Mój Bóg budzi się i do końca życia muzycznie. Wychodzi Jimi Hendrix, momentalnie go poznałem, to charakterystyczne, zbierałem fenderę pod pachą. Za nim szły trzy dziewczyny z takiego amerykańskiego zespołu The Chiffons. Nie wiem, ktoś z Państwa się może orientuje. One miały taki przerwy w 1963 roku, He's on fire i George Harrison, nie wiem, chyba przypadkowo, bo przecież był młody, to słyszał z tego, identyczne nuty,
zapożyczył i wyszło My Sweet Lord. To była sprawa sądowa, prawie $1 000 000 zapłaconych i tak dalej. I one były wtedy Linda Eastman, żona Paula McCartneya, mętnie, nie pamiętam, ona tam była jako dziennikarka Rolling Stone'a. I Azimuzyn wypadli Paul McCartney z tą Jane Asher, tak? Z Jane Asher, no to ładna dziewczynka. I George Harrison z przyszłą małżonką, która rozkochała w sobie Erika Claptona, tak. No i to oczywiście gierba otwarta, byłem tak zszokowany, bo to tak jakby mnie ktoś puścił niesamowite miejsce, za chwilę wiedziałem, że to zginie, przepadnie, nie cała historia. No i to było moje pierwsze spotkanie z Beatlesami, to znaczy z połówką Beatlesów. Drugie to już było 68 rok. Ja do Liverpoolu pojechałem w 67 roku na pogrzeb Briana Epsteina. To się nieszczęście stało prawie obok mnie, bo ja mieszkałem w Mamy House u tej lekarki, dentystki z Lublina, a on biedny tam w okolicznościach takich dziwnych. I ci Beatlesi, ja powiem Państwu tak, pierwsza płyta, jaką dostałem, to dostałem Love Me Do od siostry z Kanady. Nawet nie wiedziałem, co to jest. Przyszły trzy single, Love Me Do z piosenką Love Me Do, Moon River, to z taką muzyką do filmu Śniadanie u Tiffany'ego, Męczyniego i Diana. Już tak przeszły. I potem się okazało, że Radio Luksemburg to gra. Grało. I ja już wiedziałem, że zespół nazywa się Beatles, a potem to już była Beatlemania. I najśmieszniejsze, że te single, które ja mam do dzisiaj, nawet ich nie przenosiłem w domu, chodziłem, ktoś mi powiedział, że w Radiu Lublin płacą za udostępnienie, przegranie, tak. Co zaniosłem, to mnie, nas to nie interesuje, my to mamy i tak dalej. Mieli, tylko nie grali. Taki był tutaj kolekcjoner Parku Ryło, zresztą fajny człowiek. On im dostarczał różne tam rzeczy, konie Francis, Presleya wczesnego i tak dalej. Moich głów nie chcieli. Nie chcieli do pewnego momentu, no minęły lata, kiedy zrobiło się Radio Akademickie słynne w całej Polsce, żebyśmy mieli nowości. Upomniała się o mnie trójka. Zadzwonili, że tam w Lublinie jest facet, który ma jeszcze przed wydawnictwem płyty. I tak dostałem pierwszy program, który się nazywał Pierwszy Obrot. Ale ponieważ byłem aresztowany w 68 roku, miałem złe papiery, nie wolno mi było używać nazwiska. Pytanie to mówię, takie były czasy. To był późniejszy, siermiężny Gomułka. Występowałem jako Jot, i nic więcej. I tę audycję tak filmowałem. I wtedy, nie będę opowiadał szczegóły, po raz pierwszy mnie wywalono z pracy, uratował mnie redaktor Tomanek, być może niektórym z Państwa znany. Najporządniejszy facet, jaki tam był, chociaż jego posądzano, PZPR, o różne straszne rzeczy. To był facet, który potrafił w oczy wszystko. On mnie uratował. Poszedł i powiedział, że on odejdzie z rady, jak mnie wyrzucą. Kiedyś mi to tłumaczył, że ja mu przypominałem jego młodość, jaką tam latał pierwszy w radiu, na przykład. On był też taki szalony. On był rzeczywiście szalonym redaktorem do końca. Niedawno zmarł. Niestety. W pięknym zresztą wieku. I muszę Państwu powiedzieć, że wracając do tych Beatlesów, było Beatlesa chyba najważniejsza rzecz i jest nadal i do końca świata. Beatlesi to melodie, muzyka to melodie. Ani Strauss, ani Beethoven, ani Chopin nie przetrwaliby, gdyby nie pozostawili nam to, co raz się usłyszy i można zanurzyć. Beatlesi po prostu pobili wszelkie rekordy świata. Oni nie byli wybitnymi muzykami i bardzo dobrze, bo postawiali na kompozycję. George Martin, którego miałem okazję poznać eleganckiego przy Abbey Road, ale w takim czasie, kiedy jeszcze się Abbey Road płyta nie ukazała i nie zrobiłem sobie do dzisiaj, nie mogę wybaczyć zdjęcia przychodząc
przez to, przechodząc o, przez to. To mogę sobie zrobić, ale ja już byłem poznany. Nie, odwrotnie. To jest taka nowojorska grupa soulowa, która sobie taką układkę zrobiła. Klimaty soulowe, klimaty Beatlesów tu prawie nie występują, ale płyta jest jak Abbey. No, taka ciekawostka. Dzisiaj wziąłem, żeby to Państwu pokazać, tam ta parę ciekawostek ma. I Beatlesów kochałem za melodię, zresztą wracając do festiwalu w Woodstock w 1969 roku. Muszę Państwu powiedzieć, że to był festiwal pod hasłami miłości, pokoju, Wietnam przecież. Masę młodych Amerykanów wysyłano tam, a rzeźnia była niesamowita, więc to był taki protest. Najdziwniejsze, że ten festiwal, to ja to zauważyłem, był bardzo katolicki. Mimo, że Stany Zjednoczonych tych religii mam mają wiele różnych, katolicki sam miałem krzyżyk tutaj. No i właściwie festiwal Woodstock, nie było tam Beatlesów. Żałuję, że nie było ani Led Zeppelin, ani Rolling Stonesów. To oni zignorowali po prostu ten festiwal, do dzisiaj chyba nie. No, nie mogą sobie tego wybaczyć. A festiwal dla mnie był najważniejszy w przypadku Hendrixa. Hendrix zresztą poza programem wystąpił, była straszna burza, błota, tam się wszyscy tarzali, scenę zamknięto, żeby, bo ta scena była taka, że jakby w Lublinie ktoś wystawił dzisiaj scenę taką, to by go wyśmiali, opisali i tak dalej, zbita z desek prosto i tak dalej. To było wszystko było zalane i podłączone do prądu. No ale taki Alvin Lee, zespół Tenious After, z... O, tam pani widzę ma Abbey Road, to ogląda. Podobne, nie? No i Hendrix wystąpił, miał wystąpić wieczorem, późno w nocy, wystąpił w poniedziałek, już strasznie dużo ludzi szło w kierunku Nowego Jorku, jechało tymi pomalowanymi w kwiatki samochodami, nawet jeden taki po Lublinie jeździł, gdy miał pieniądze, to mu odkupił go. I Hendrix dał wspaniały występ, naprawdę wspaniały i miałem wielką satysfakcję, bo w tym tłumie mniejszym, jak byłem tuż przed sceną, szedł, stanął, poszedł, mówi, ja cię znam, żeśmy sobie kruchnęli. Także ta piocha ma tu Hendrix. A skąd to znał? Bo w 1967 roku chodziłem po różnych wytwórniach i załatwiałem, prosiłem, żeby mnie wpisywano na mailing listy, takie listy dla DJ i przesyłano płyty nowe. Przed ukazaniem się często bez okładek, jak Leila Claptona przyszła bez okładki, zajmiesz tam listem od Roberta Stigwooda, do mojej wiadomości, że Leila to jest Patty Boyd i żebym z tego nie rozpowszechnił. I takie były sytuacje często, że mi się w tych wytwórniach nie udało. Na przykład nie zapomnę spotkania w takiej firmie Pi Records, w której nagrywali grupa The Kings, Sandy Shaw. Ja wiem, że Państwu młodym te nazwiska nic nie mówią. Donovan i wtedy Donovan, ale nie chodziło o Donovana, chodziło o Davida Bowie. No to już. To jest taki dystans, marnie dawne, dużo się mówiło. David Bowie chodził z saksofonem, on nie śpiewał, on grał na saksofonie tam. Ja go zauważyłem, bo był taki dziwolok, coś takiego. Tak patrzyłem na niego, ja go zapamiętałem, bo potem jak się pojawił utwór Space Oddity, jeden z moich najbardziej ukochanych utworów, no to ten David Bowie stał się ważny po latach. No ale chodziłem i po takim wytwórniach Philips, EMI, to wtedy Vertigo się rodziła, taka progresywna firma, Island to Blackwell założył, taki człowiek, który z Jamajki przyjechał, zaczął lansować reggae, między innymi właśnie biały album Beatles ma piosenkę, która się nabija z reggae, czyli Oblali, Oblali i tak dalej. Zresztą
na Jamajce nie bardzo lubił. Bo to taka gwiazdka. No i takie to były, proszę Państwa, początki. Mówię, Beatlesi to przede wszystkim melodie. Cudowne melodie. Tego się nie da zrobić. To przetrwa. Nas nie będzie. Następnych pokoleń nie będzie. Melodie będą fruwały. Ja tak czasami odnoszę wrażenie, że rodzi się człowiek i zna jest. Chociaż mówią, że to plagiat. Taki trochę plagiat jest z 53 roku. Jaki trochę. Ale to chyba makasa. Boże, już tyle. Pamiętajcie Państwo, że lata 50., 60., 70. to była bijatyka na melodię. Jak ktoś nie wymyślił melodyjki, to nie miał po prostu hita, nie sprzedał płyty. Tego singla, szło się do sklepu i kupował się ten singel na melodię. A progresywny rok, bo tak często mówią, to były chałtura, te piosenki lata 60., jakieś tam 3-minutowe przepoje, a progresywny rok przetrwał do dzisiaj, czyli muzyka Pink Floydów, Led Zeppelin, Genesis, tych wszystkich wielkich grup, ona jest melodyjna. Oni to przejęli po prostu, ci muzycy następne pokolenie. I nie było siły, musiała być melodia. Tylko ale też były długie partie gitary, solówki, utwory miały po 12 minut, 8 minut i tak do dzisiaj to. I one są do dzisiaj kochane, bo znamy masę utworów tych z rocka progresywnego, których jesteśmy w stanie zanucić, zagwizdać. Taka jest prawda. Bo to ten syf, który jest w tej chwili w muzyce, cyfra, tak? Ja do końca pracowałem w studiu i Grzesiu Ciechowski, który przyjechał na pierwsze zdanie, mówi, czy jest komputer w studiu? Nawet po co ci komputer? Masz przecież Republikę, chłopcy trochę umieją grać. Nie ma komputera, to ja tu nie będę nagrywał. Myśmy się nie lubili przez to, bo ja zwalczałem cyfrę, ja uważałem, że muzycy powinni na żywo grać. Niechby nawet tracili dzień za dniem w ćwiczeniach, ale jednak muzyka się walczyło o tą stopę, o werbę, o blaszkę, o wszystko, żeby to było muzyczne. Dzisiaj ludzie kupują winyle. Dlaczego? Dlatego, że chcą żywej muzyki. Boże święto, ona inaczej brzmi. Ona tak brzmi, jak ja mówię, młoda kobieta, która ma piękne piersi, miło się przytulić. Zwłaszcza kiedy jest jeszcze golutka. A CD i cyfra to jest decha. No. To jest decha w dźwięku. Jak się tego nie słyszy, to trudno. I potem się to, drodzy Państwo, przerodziło w spotkanie przypadkowe w klubie Azory z zespołem ze Staszica, z perkusistą, studentem z MCS-u, który już się wtedy nazywał, w 69. Po mojej powrocie z festiwalu w Woodstock przerodziło się to w coś, co się nazywało Budka Suflera. On się już tego tak nazywał. Cygowski tą nazwę puknął w słownik, trafił akurat pod ten boks angielski Budka Suflera. Zawsze często śmialiśmy, że dobrze, że to trafił, bo Walicki, Franek Walicki, który był takim legendarnym menadżerem, mówił do mnie, nie, oni muszą zmienić nazwę, to jest syf, nie nazwa, Budka syfia, co to jest i tak dalej. To ja mówię, Franek, ale jakby trafił w gówno, na przykład po angielsku, no. I co będzie się nazwać, gówno z Lublina? I nie chciał się zająć, nie chciał mi pomóc, bo na początku było ciężko, tak dalece ciężko, że Radio Lublin mi nie pozwoliło puszczać snu o Dolinie. Sen o Dolinie Budki przez pół roku się nie pojawił na antenie radiologii. To jest nie do uwierzenia. Ja piszę książkę, bo to są, wie pani, konkretne decyzje konkretnych ludzi. Takie były czasy też, bo przecież Kierek. I gdyby nie rozgłośnia Harcerska, gdyby nie Janusz Kosiński, gdyby na siłę granie tam, bo tam gdzieś Marek Gaszyński prosił o kopię, zadzwonił mu i kopię z Nowodolinie.